Trudno mi w to uwierzyć. Przecież wiadomo o tym od dawna. Wiedziałem, że pojawią się problemy. Skąd ty to znowu masz? Mam wiadomości dotyczące smoków. Mów! Smok z fortecy na południu już nie żyje. To dobra wiadomość. Poczekaj, masz tu trochę pieniędzy na lepszy ekwipunek. Czy w międzyczasie zaatakowały was smoki? Na szczęście nie. Na razie mamy spokój. Nie wiem, ty mi powiedz. Coś jeszcze? Ach, zostaw mnie w spokoju! Potrzebuję więcej informacji o smokach. Wydaje mi się, że nie dotarłem jeszcze do wszystkich smoków. Może coś uszło mojej uwadze? Po ostatnim ataku doszły mnie wieści, jakoby jeden ze smoków zniknął gdzieś na południu, za wulkanem. Wydaje mi się, że tam powinieneś skierować swe kroki. Dużo by mnie to kosztowało. Trudno być tego pewnym. Czemu nikt mnie nie słucha? Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Wiedziałem, że pojawią się problemy. Masz jakieś wieści? Przybyli do nas łowcy smoków. Wyglądają na twardych skurczybyków i lepiej, żeby tak było, bo długo nie pociągną. Pokaż, co masz na sprzedaż. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Tak nic nie zmienisz. Czemu nikt mnie nie słucha? Całkowicie się z tobą zgadzam. To było przecież inne. Pokaż mi swoje towary. Słyszałem coś innego. Doszło do mnie. Thank you.
chodź, parszywa bestio. Jedna bestia mniej! Odeślemy te bestie do otchłani! Chwila! Jak idzie wydobycie? Sam zobacz, beznadziejnie. Niczego nie ma, czego znajdę. Plądrować. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Niczego tu nie znajdę. Krotok Jabard! Stój! Ciebie znać! Ty przyjaciel człowiek, złagodny głos! Przyjaciel, co zabić demon Kruszak? Szkoda, że okoliczności nie są bardziej sprzyjające. O mało się nie zabiłem. Co tu robisz? Urszak idzie, żeby zobaczyć, co się stało z jego bracia. Dlaczego orkowie atakują ludzi? Urszak zawsze mówił, że ludzie nie złe, że tam też przyjaciele. Ale szaman nie słuchać, Urszak. A bracia ciągle nie lubić, Urszak. Urszak nie wie, czemu wielka wojna z ludzie. Skąd się was tu tylu wzięło? Jedne orki idą z gór, a inne ze statków. Wszystkie robią wielkie ogrodzenie. Co się kryje za palisadą orków na wschodzie? U orków zawsze duży palisada. Tam wojenny obóz. Palisada. Dobry na wojnę. Nie widać ilu orki, a orki bezpieczne. Co zamierzasz teraz zrobić? Urszak poczeka, aż zwiadowcy zaprowadzić go do Hoszpak. Kim jest ten Hoszpak? Bardzo duży szaman. Wielki wpływ ma na wojownicy. Wielki plan ma dla orków. Więc dlaczego sam do niego nie pójdziesz? Urszak próbować i próbować oddostać honor i być znów w rada szamanów. Ale Hoszpak nie chciał słuchać. Bez zwiadowców orki zabiją Urszak.
Urszak musi porozmawiać z Hoszpak. Może dzisiaj udać. Gdzie znajdę tego Hoszpaka? On ma miejsce, gdzie widzi wojownicy. Nad fortecą przy Ognista Góra. Tam Hoszpak dowodzi wojownicy. Hoszpak nie żyje. Hoszpak nie żyje? Rusztasok, moje serce smutne. Urszak nie zapomni wielki ork, który zrobił go szamanem. Rozumiem. Hoszpak był twoim nauczycielem, tak? Urszak musi nieść swój smutek. Musi pogrzebać Hoszpak. Urszak musi już iść. Przyjaciel, lepiej iść na przełęcz. Tu niebezpiecznie. Urszak bardzo smutny, jeśli przyjaciel człowiek też zginąć. Przyjaciel, lepiej iść przez przełęcz. Niczego tu nie znajdę.
go plądrować. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę.
trudno uwierzyć, że nadal znajdują się ludzie gotowi poświęcić własne życie, byle tylko zobaczyć prawdziwego smoka. Nie przyszedłem tu z wizytą towarzyską. Uprzejmości musimy chwilowo odłożyć na bok. Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że zamierzasz rzucić mi wyzwanie. Skręcę ci kark, człowieczku. Nie tak szybko, przyjacielu. Mam ze sobą oko i nosa. Nie masz wyboru. Odpowiesz na moje pytania albo zdechniesz w męczarniach. Zatem pytaj, póki jeszcze możesz. Twoja władza nade mną wkrótce się skończy. Kim jesteś? Nazywam się Feomatar. To wszystko, czego się o mnie dowiesz. Spalę cię na popiół, gdy tylko wyrwę się spod władzy oka. Każdy smok ma miejsce, w którym przechowuje swoje skarby. Gdzie jest twój skarb? W miejscu, do którego nigdy nie dotrzesz. Postaram się o to, gdy moc oka osłabnie. Ukryłem swoje skarby wysoko na rozgrzanych skałach, gdzie nie dotrze żadna pozbawiona skrzydeł istota. Jak mogę pokonać twego pana? Mój pan jest wszechpotężny i niemal niezwyciężony. Gdybyś okazał się wystarczająco głupi, by stawić mu czoła, czeka cię długa, powolna śmierć w okrutnych męczarniach. Nie pierwszy raz słyszę coś takiego. Niemal niezwyciężony, a więc można go pokonać. Mów więc, co muszę uczynić? Aby stawić mu czoła, musisz posiadać rzeczy, których on nigdy nie pozwoli ci zdobyć. Co dokładnie? Musisz posiąść najwspanialszą zbroję, jaką widział ten świat, i założyć ją do ostatniego starcia. Potrzebujesz runy, która powstała specjalnie dla ciebie. Ale najtrudniejszym do spełnienia warunkiem jest znalezienie 5 towarzyszy gotowych pójść za tobą na pewną śmierć. Dopiero wtedy możesz stawić czoła mojemu panu. Oko straciło swoją moc. Naciesz się ostatnimi chwilami życia. Mm-hmm.